Hejka, hejka, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czeka nas vlog, Was i nas, z wakacji. Wyjeżdżamy jutro, dzisiaj mamy piątek, ja muszę wszystko spakować. To jest czynność, za którą nie przepadam, ponieważ nie potrafię się pakować. Zawsze się stresuję, że czegoś zapomniałam, pomimo tego, że robię listę, wiecie, łazienka, co mam zabrać i tak dalej, to i tak się zawsze stresuję. Ej, dziewczyny, może się, ale... I jeszcze ważna sprawa, ponieważ bardzo wiele osób pytało o haul zakupowy z tych rzeczy na wyjazd. Na zdrowie. I ja postanowiłam, że zrobię ten haul zakupowy jak wrócę, jak już to wszystko jeszcze potestuję i tak dalej. Potem przechodzimy do pakowania i... wyjazdu! I ten haul będzie dotyczył takich rzeczy stricte na deskę, a potem przejdziemy już do naszych wakacji, tylko chciałam to Wam pokazać. Dobra, tak szybciutko przelecimy. Padło. Kaski. Nasze poszukiwanie kasków było trudne. W każdym kasku zarówno ja, jak i Krzyś wyglądaliśmy jak dekle. W ogóle to kupiliśmy kask na deskę. Dla mnie, dla Krzysia jeszcze nie. Ale kupiłam biały, chciałam czarny, ale to i tak nieważne, bo w każdym kasku wyglądam jak czop. Przez przypadek weszliśmy do 4F i tam znaleźliśmy kaski, właściwie takie same mamy, tylko w innych kolorach. Głowa wygląda w nich dobrze. Dwa, są bardzo wygodne. Wewnątrz mają takiego misia. Większość kasków ma, żeby nie obcierało pod brodą. Oczywiście one mają z tyłu regulację. Kosztowały gdzieś koło 100, chyba 40 zł za sztukę, więc niedużo jak za kask. Ja się źle czuję w kasku. Wiem, że to jest kwestia bezpieczeństwa i wiem, że muszę go mieć, aczkolwiek nie cierpię go. I ja pod kask nie zakładam żadnej, chciałam powiedzieć, wycieraczki. Kominiarki mam. Oczywiście Quacolinda się o nie obtarła, więc wyglądają jak wyglądają. To są takie dość spore kominiarki, które zakładamy na kask. Wygląda to jak kaptur. I co? Jest bardzo ciepła, bardzo elastyczna, nie naciąga się w żaden sposób. Całą resztę kupowaliśmy na Allegro. Ja tam, no to jest takie polskie AliExpress, nie? Jeżeli czegoś szukamy, to właściwie zawsze tam, bo tam jest generalnie wszystko. I ja Allegro łączę, znaczy każdą stronę, łączę z wtyczką Letty Shops, o której już mówiłam Wam naprawdę, no kilka razy. Naprawdę kilka razy. To jest opcja zwrotu gotówki za zakupy, czyli jeżeli kupujemy coś na Allegro, to tam mamy niecałe 2%, które nam się z tych zakupów odkłada do naszej skarbonki. To możecie wykorzystać na co tylko chcecie. My nasz zwrot gotówki wykorzystaliśmy na nocleg w Austrii. Nazbierała nam się tam kwota około 200 zł za zakupy przez internet, przez co mogliśmy sobie zapłacić część noclegu po prostu w Austrii, więc wydaje mi się, że to jest najlepsze chyba przekonanie, żeby zerknąć sobie na tą wtyczkę, którą dodaję Wam w opisie i ją zainstalować, w międzyczasie sobie zbierać. Aha, i dodatkowo ta wtyczka występuje jeszcze w aplikacji, więc kupując przez telefon również ona będzie działała. Z racji, że kupowałam deskę razem z butami, razem z wiązaniami, no to tam przeskoczyło dość sporo gotówki. Nie jest to żaden barton ani nic. Ja darowałam sobie bartona ze względu na cenę, która była no kosmos po prostu. Oprócz tego buty, które kupiłam, mierzyłam z bartona, były zdecydowanie mniej wygodne niż te, które mam z Raven. To jest jakaś taka, wiecie, niszowa chyba marka, chociaż dość sporo tych modeli też mają. Ja Wam wszystko daję w opisie, ponieważ wiem, że większość osób nie do końca jest w temacie, jeżeli chodzi o deski. Dobra, teraz czas na okulary. Okulary również są z 4F. Jeżeli kupujecie okulary, to zwróćcie uwagę na zakres widoczności, jak je przymierzycie. Przede wszystkim. I najlepiej kupować okulary z filtrem przeciwsłonecznym, bo zazwyczaj jeździ się w dzień. Mało tego, że świeci nam słońce, to jeszcze dodatkowo słońce odbija się od śniegu, co naprawdę mega, mega mocno razi. Jeżeli jeździcie w nocy, to filtr taki, wiecie, przyciemnienie okularów nie jest Wam totalnie potrzebne.
Ja jestem osobą, która ma problem z kolanami, przyznam się. Kiedyś nabawiłam się dość sporej kontuzji, nie mogłam jeździć przez rok albo dwa lata, miałam rehabilitację i tak dalej, i tak dalej. Kolana do tej pory mnie bolą na zmianę pogody, więc jestem własną stacją meteo. Co akurat wyszło mi na plus. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie się, zarówno na nartach, jak i na desce, ponieważ stawy są dość mocno obciążone, różnych kontuzji można się nabawić, ja mam takie stabilizatory, one już są dość mocno zwichrowane, ale mam je chyba z 7 lat i nic się z nimi nie dzieje. To są stabilizatory, które tutaj po bokach, z jednej i z drugiej strony, jak mamy kolano, mają szynę. I jest to szyna, która normalnie się zgina, ale w żaden sposób nie jest w stanie wyginać się na boki, przez co bardzo mocno stabilizuje nam staw kolanowy i praktycznie awykonalne jest nabawienie się jakiejś kontuzji. Jeżeli nabawiliście się w przeszłości kontuzji, to bardzo dobrze to staw kolanowy zabezpiecza. Jeżeli ktoś ma takie problemy, to jest na to rozwiązanie i ja jadąc na deskę w ogóle się nie martwię o moje kolana, a kiedyś to była tragedia, bo to był taki strach trochę przed tym, bo jednak mnie bolało przy, nie wiem, tych chociażby wibracjach, które pochłaniają nasze stawy podczas jazdy na desce czy na nartach, więc to było dla mnie świetnym rozwiązaniem. Dodatkowo na święta dostaliśmy ochraniacze i są to ochraniacze na dupę, takie spodenki, nie wyglądają zbyt dobrze, ale robią dupę Kim Kardashian. To jest świetne rozwiązanie dla osób, które uczą się jeździć, ale nie tylko, bo my już jeździć umiemy, a takie ochraniacze bardzo nas zabezpieczają i Krzychowi uratowały kość ogonową akurat przy naszym wyjeździe w Alpy. Dla deskarzy, szczególnie na tyłek, bo my albo przewracamy się do tyłu, albo do przodu. Natomiast narciarze przewracają się na boki, przez co zabezpieczone są jakby uda z boku i ten staw biodrowy. Więc zarówno dla jednych, jak i dla drugich takie rozwiązanie jest bardzo przydatne. Więc jeżeli się przewrócicie, to całość zostanie zamortyzowana i będziecie bezpieczni. Jedynym minusem tych spodenek jest coś takiego, że jeżeli macie czarne spodnie, o, widać to dobrze, to jakby one się strasznie wycierają przez ten ochraniacz. Krzyś przywalił raz i zobaczcie, jak się spodnie wytarły. I to nie jest kwestia rodzaju spodni, w sensie, że marki i tak dalej. To już jest kwestia tych ochraniaczy. I żeby zapobiec czemuś takiemu, nie kupujcie po prostu jednokolorowych spodni, szczególnie czarnych. Dlatego dodaję Wam te zakupy po wyjeździe, bo chciałam sprawdzić zarówno deskę, jak i buty, jak i wszystko, także no, wydaje mi się, że to ma większy sens. I co? Przechodzimy do naszego wyjazdu, także zapraszam Was, jeżeli chcecie spędzić ten wyjazd z nami, a ja chętnie jeszcze raz cały dzień przy tym posiedzę i sobie poprzypominam. No, dzień dobry, dzień dobry! Witamy Was serdecznie i dzisiaj mamy materiał iście wakacyjny. W końcu wakacje, 4 lata. Tak. Właśnie jedziemy jeździć na desce i tak się strasznie cieszymy, bo mieliśmy dość długą przerwę i stwierdziliśmy, że tak, to jest ten rok, że trzeba trochę wypocząć, bo każdemu się należy i jedziemy już. Delektujemy się na razie trasą. Nie powiem, że się nie mogę doczekać, bo lubię, jak mąż mi gdzieś zabiera. Porywa. No, także widzimy się na miejscu. Pasternak, Transport. Milka! Hello, tutaj Marta Tomaszewska. I inne radio. Hello, tutaj Marta Tomaszewska. I co jest całkowicie inna intonacja? Intonacja? No!
No, bo to ty zwróciłeś na to uwagę. Po jednej stronie, popatrzcie, wszystko zamarznięte. No nie? Wszystko tutaj na biało. A jak popatrzycie na drugą stronę, to normalnie tam już warzywa rosną. Patrz, jaki zamarznięty. Jakbyś sobie postawił po tej stronie drogi, to by miał super. Obudka telefoniczna. Jezus, jaki głos. Jak kiedy widziałeś ostatni raz budkę? Jezus, dawno temu. O, wielki piruk. Jak dla mnie to jest taki pancake. Falafel. Falafel! Od dzisiaj nazywam cię falafel. Mój mąż ogólnie ma bardzo proste marzenia. Ostatnio się zastanawiałam, co mu kupić na święta. I cały czas się zastanawiałam. Po świętach oczywiście znalazłam 5 różnych pomysłów. Natomiast poszliśmy do pizzerii i mój mąż zamówił sobie, bo ja brałam coś innego, a mój mąż pizzę. I zamówił sobie jaką pizzę? Quattro, cztery sery. Cztery sery. I on powiedział, że to było jego marzenie, żeby zjeść pizzę quattro, cztery sery. I jakbym wiedziała, kochanie, to bym ci w Wigilię pod choinkę ją zapakowała. Have you ever fallen out of love? We hide and play dumb or change the station to push turns into show. We get so clever at covering it up. Everyone knows our heart. Dotarliśmy do hotelu i Krzysiu znalazł ekspres. A komu mówisz, że to jest fus? Jest fus! Jest kawa! In their holes, there's water in the bowl. Mężuś zrobił jedzenie. Dzień dobry w nowy dzień. Tak, a tak się dobrze spało. Jedziemy pierwszy raz! Pierwsze trasy zaliczać! Pierwszy raz Alpa. Austriacki. Austriacki. Ja Alpę to znam tylko tą na żołądek. Tą taką, co się łyka, bo się łyka. Yo, yo, yo! Jak pięknie, jak dobrze. I teraz wszyscy rzygają. Pięknie, miziek. Wodoodporna jest. Mhm. A kawa odporna? No właśnie miałam powiedzieć, a kawa? Nie wiem. Już zawsze będę udupcony. Pierwsza kawa. Co masz? Jak to mówią? Pierwsze koty za płoty, pierwsza kawa gdzie? Za koszulę? No może. No i mój mąż nagrał 20 minut jak jem batona. Nie wierzycie? Proszę bardzo. Co tańczy dla mnie? 15-17 bar. Pokaż swój taniec. Wiggle, wiggle, wiggle. Witamy w dzień kolejny. Tak to wygląda u nas. Mój mąż zdążył zrobić nam śniadanko i chyba też kawę. I co? I chyba też kawę. Aha.
zdążył się ubrać. A jak wygląda Marta? W części pomalowana, włosy się suszą i za pół godziny mamy wychodzić, a ja jestem w czarnej dupie. No, więc norma. Jak w dobrym amerykańskim filmie. Ej, zmiana kamery, bo zapomniałam tej z dobrym głosem, więc będzie z gorszym głosem, ale przeżyjecie. Jedziemy dzień drugi. Wczoraj rozerwałam kurtkę, w ogóle tego jak szyłam, to nie nagraliśmy, bo to było traumatyczne przeżycie. Więc dzisiaj jeszcze po stoku musimy skoczyć i kupić kurtkę. Więc super. Słuchajcie, ale czad, to jest czadowy tunel. No, nie z Polski. Mamy następny, zwiedzamy tunele. Ło, to będzie tunel, patrzcie jaki tunel. Wydrążony. Jakby w skale. Mapeczkę? Masz mapeczkę? Mam mapeczkę, sprawdzam, gdzie tu można zjeżdżać. Zieloni jesteśmy. O, czu? Nie wiem. Ale ja mam moc! Halko! My mam nie widzę. Nie, dobra. Już mnie boli kręgosłup. Jestem. Bartoś. Git! Wszędzie mi się rozwaliła kurtka, patrzcie. Każdy szef się rozwala. Kupiliśmy kurtkę! Ale byłam tak zaoferowana poszukiwaniem kurtki, że nawet nie byliśmy w stanie nic nagrać, ani ten, zapomniałam w ogóle. Ale jest praktycznie identyczna jak ta, którą mam, tylko moja już jest mega zużyta. A ta jest z tego samego materiału i jest czadowa. Tak się cieszę. A najlepsze jest to, że kupiliśmy chyba najtańszą kurtkę w sklepie, jaka była. 70 euro. Owsiankę, co prawda wygląda jak duża kupa, ale jest smaczna. Kawał!
ekspres do kawy. Marta już jest w łazience. Idziemy ją tam podglądnąć. Hello, my friend. Jak tam? Nie potrzebujesz świata do tego? No to chodź. No, cieszą się dzieci? Jezu. Ale zmarzlina. Tu jest minus 700 i mówię tam prawdę. Jak ci, Misiu? No dzisiaj jest zimniej. No. Fara wylatuje. No, dymisz. Dobre frytki. O, jakie słone. Jak ci smakuje, kochanie? Przepyszne, no. Niam. Jakuba, na Jakuba, na Jakuba! Zrobiłeś pająka? Pokaż pająka. Psiuszu Lindo. Biała kogulinda. Będziemy grać. Monopoly. O, ale się mam na palec. Jezus Maria, gdzie... Gdzie mam palec? Tu. W tyle. Ty. Ja się wcale nie śmiałem. No. Ja tylko zapytałam. No. Nie śmiało. Ja to wszystko mam uwiecznione. Kochani, wychodzimy z ciupy zaraz. Cztery tygodnie. Dawaj. Czyli 2700. Co tu to zapisałeś? Czekaj, a ile mam w końcu tego długu? 2700. Jeśli to jest bank. Impuls, kochany. Nie ma się, przyszło. Ma 1600. Nie mam 2700. Nie, 2700. Wracamy. Koniec tego dobrego. Przerwa na sikanie. Panie, ty nie chcesz sikać? No. Nie chcesz sikać? Dostanę batonika. Dostanę batonika, bo mam grzeczną. Jedziemy do czego, kochanie? Jak trafimy. Jak trafimy, to do niemieckiego McDonald'u. Chyba musimy jeść. Chodźmy jeść. Idziemy jeść, idziemy jeść, idziemy jeść. O, patrz. Jak gdzieś. Szamku, 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 szamku. To są rozpisane. Mam nadzieję, że dobre zamówiłam. Dojechaliśmy do domku. Mam dwóch Krzysiów. Krzysiu już brudny? Tak, sprawdził.
szczęśliwie, bezpiecznie. O, wszędzie dobrze, ale w domku najlepiej, no taka prawda. Prawda, kochanie? Jak się cieszę. Teraz się wszystko rozpakować.